Andrzej. Gdzie jest Andrzej? Co się stało z Andrzejem? No cześć. Kilka dni temu pojawił się film, gdzie wraz z synem zbudowałem sobie dom, a potem przeniosłem go tutaj, na świat hardcora. I dom jak najbardziej jest ładny, ale cały czas wydaje mi się, że czegoś tutaj brakuje, a bardziej nawet jestem pewny, że czegoś tutaj brakuje. I dzisiaj nie ma opcji, ale musimy... Czekaj, bo lama tutaj... Co ty chcesz, lamo? Proszę, nie stać mi nad głową! Jest coś, czego tutaj totalnie brakuje i musimy to dzisiaj zdobyć. I nieważne, co się wydarzy, co się stanie, bo to będzie ciężka podróż, moi drodzy. Musimy to zrobić! I ja wiem, że generalnie tutaj w tym domu wiele brakuje, przede wszystkim wnętrza na przykład. Ale nie chodzi o wnętrze, chodzi zupełnie o coś innego, ale tego dowiecie się już w trakcie odcinka. A na ten moment, jeżeli wieczorkiem byście chcieli live'a, gdzie będziemy właśnie robili sobie tutaj środek, bądź jakieś tutaj poboczne rzeczy w Minecraft'cie, to zostawcie taką łapeczkę w górę, myślę jak będzie 6000 łapek pod tym odcinkiem, jutro wrzucimy sobie kolejny odcinek z hardcora. Jak będzie tak naprawdę dużo, to któregoś dnia walniemy sobie maraton, bo kilka odcinków dziennie. Znaczy po kilku odcinków, no i szalejmy to. W każdym razie, jeszcze dużo roboty przed nami, bo zostaje nam tutaj przeniesienie rzeczy. Przeniesienie wielu rzeczy, bo już tam mały magazyn mi się stworzył z tamtej strony. Ważne, że jest dom i już jak na ten 12 czy tam 13 odcinek, nie wiem dokładnie który, jest fajnie! Tak więc, ja kilka rzeczy muszę odłożyć, bo nie będę latał z całym asortymentem tutaj. Trochę rzeczy mi się przyda, a tak jak mówiłem, wyzwanie dzisiejsze nie będzie wcale proste. Mamy chleb, mamy jabłko, coś jeszcze mi się przyda, trochę szczęścia i rozumu przede wszystkim na tą wyprawę. Idę sobie przygotować jeszcze pochodnie i weźmiemy sobie konia. W zasadzie tam jest jeszcze chleb. Ja chyba sobie od razu przerobię, wiecie? Bo trochę tego tutaj mi zostało, więc myślę, że dobrze byłoby go wziąć ze sobą. Złote jabłka też się przydadzą. Czy ja zostawiłem całe drewno tam na wyspie? Co jest ze mną? Chyba tak robię. Dobra, no nieważne. Zetnę sobie to drzewko i możemy śmigać dalej. W każdym razie, zanim wybierzemy się na tą wyprawę, chcę poczytać komentarze jeszcze zanim będzie live odnośnie tego, co mam zrobić w tym domu. Bo plan początkowy był taki, że magazyn chciałem mieć gdzieś na dworze, ale teraz myślę, że może dobrze będzie wyglądał gdzieś w domku. Także piszcie, co wy o tym sądzicie i podejmiemy sobie decyzję wtedy już razem, myślę, na tym live. Pochodnie w dłoń i myślę, że jesteśmy gotowi. A nie, jeszcze nie, jeszcze zboże. O Boże, zboże. Wiecie, co jest najfajniejsze? Generalnie to, że villagerowie zaczęli mi się rozmnażać i jest ich coraz więcej. To strasznie mi się podoba. O, i też właśnie dzisiaj podejrzewam, że ten odcinek może być trochę dłuższy niż wszystkie inne. Napiszcie mi w komentarzu, byłoby mi bardzo miarko, pochwalili się swoją opinią, jak długie odcinki wrzucać, bo ostatnio były takie 14-15 minutowe. Chciałbym znaleźć jakiś optymalny czas na odcinki. Czy jest to 20 minut, 30 minut? Wydaje mi się, że dłużej nie, no bo to już może być nudne. Ale piszcie, jestem naprawdę ciekawy, jak wam tam będzie pasować, jaki czas będzie najbardziej optymalny. Dobra, chleba będzie wystarczająco, nie ma co za dużo chleba brać potem, bo to będzie był bolą, nieważne, nieistotne. Drewno mam, węgiel mam, idziemy, jestem gotowy. Pa, widziałeś? Robisz tak. I chłopie, ile chleba, dobra. Chodź, weźmiemy słupek, weźmiemy linkę. No i Andrzej! No wyprawa przed nami! A mówiłem, że będzie dzisiaj live, bo będzie live faktycznie. Dalej będziemy ogarniać ten domek, chyba mówi. Ale myślę też, że przygotuję coś fajnego na tego live'ika dla osób, które będą. Plus być może będzie nawet przedłużony live, więc jak coś dawajcie znać, czy będziecie. Ła, mój palec! Czemu zawsze mi palec gdzieś jakieś miejsce wejdzie? Co się dzieje? Generalnie to droga może trochę potrwać, zanim dostanę się w to miejsce i po rzecz, którą potrzebuję zdobyć, bo to mega ważne w wielu kwestiach tak naprawdę. I w ogóle napiszcie mi, bo jestem w szoku. Nie wiem, czy to było widać na odcinku, czy to sam zauważyłem, czy to pokazywałem, ale tam w tym lasku na mojej wyspie w ogóle sama jakby z siebie ul się pojawił, ja tam go nie dodawałem nigdzie. Mówię, ulu nawet nie miałem, bo nigdy nie atakowałem os, żeby im ul zabrać. Patrzę, a ja normalnie z tyłu za domem ul. I se pszczoły latają. Mówię, co się dzieje? Tak się randomowo zespawnowało na drzewie, które już było? Masakra, totalnie nie wiem jak to działa. Myślałem, że to się da po prostu tylko znaleźć. Ul i tyle, a nie, że on się może pojawić na drzewie, które wyrośnie, bądź już faktycznie stworzonym czymś przeze mnie. Wow! I op! O Jezus, ale źle krzyknąłem, dlatego nie podskoczyło w ogóle, dlatego nie dał rady, no. Ła, no, ja nie wiem, no, Andrzej ma złotą zbroję, taki twardy, taki no kawał konia jednak jest, nie? Na mieście na niego Mustang wołają, a tu w jagodę wpadnie i on nie idzie dalej, bo go łapka boli, że. Nie podkuty, co się dzieje? Tej lisy są, nie? Tutaj można byłoby się po lisa wybrać kiedyś, żeby do domku sobie sprowadzać jakieś zwierzątka fajne.
Tak jak kiedyś miałem plan, żeby mieć taką nie zagrodę. Nie wiem, czy można nazwać zagrodę lisów, w tym sensie to nie jest zagroda, jak już to chyba lisy mają swoją norę. Tak, norę lisów trzeba sobie stworzyć i to też myślę, że byłoby spoko. Gdzieś tam koło domu. Andrzejku, kochany, zaraz będziemy na miejscu. No, wam też mówię, że na miejscu będziemy. To was to chyba bardziej interesuje niż Andrzeja, bo on się w ogóle całą drogę do mnie nie odzywa. Nie wiem, jakbym sam jechał. Andrzej tylko jedzie, a w sensie muchnąłbym nosem, ale mam katar, nie chcę zasmarkać mikrofonu. Co? A! Andrzej, Boże, chłopie! Ty nie masz tego! Ty się nie utrzymasz na wodzie, chłopie, ty nie jesteś koniem wodnym. To szkielet chyba tylko na wodzie się utrzymuje, nie? Z czego pamiętam. No i dobra. Moi drodzy, jesteśmy w miejscu, w którym miałem być. Wydaje mi się, że to miejsce. Nie pamiętam, gdzie wcześniej. Nie, to tutaj. To teraz na 100% jest tutaj. Więc chodź, Andrzeju, kochany. Ty musisz zostać sobie gdzieś tutaj w tym miejscu. A tutaj tak dziwnie. Andrzej, czekaj, bo ja nie pamiętam teraz. Czy to było tutaj? Ej, naprawdę nie pamiętam, gdzie... Czekaj, bo ja mam plan, ale widzę, że mi źle idzie. Coś tak czuję, Andrzej, że my żeśmy błąd popełnili, wiesz? To jednak chyba nie tutaj, Andrzejku, kochany. Chodźmy dalej, o fuck. Oj, tu są owce! Owce mi się przydadzą, bo ja łóżka zapomniałem. Tragedia. Dajcie mi... O, wszystkie są? Trzy? Boże, jaki fart! Dobra, trzeba się przespać. Andrzej... No, ty nie idziesz spać ze mną. Konie w ogóle śpią nastająco, nie? Z czego się orientuje, to po co mu łóżko? Nieważne, Andrzej mi się nie wtrążoli tutaj. Do spanka? I jedziemy dalej, bo to chyba nie tutaj. Jak się zgubiłem, to już w ogóle będzie fajnie, bo nie pamiętam kordów. Ja ogólnie zawsze jestem tak dobrze przygotowany na jakikolwiek wypad, zauważ. Andrzej, nie na smycz. Jedziemy sami na pier... Wsiądź! O, widziałeś? To płotkiem trzeba Andrzeja. Pa, Andrzej, na prawo! Tam coś było. Czekaj. To jest ten... Netherowy portalik. Co tutaj mamy ciekawego? O, jak fajnie. Blok złota to zawsze fajna rzecz. I tutaj mamy, proszę bardzo. O! Nawet nie macie zielonego pojęcia, jak bardzo ta siekiera mi się przyda. Naprawdę. Przecież to jest jak... O co chodzi? Jaki... Nie wierzę po prostu, naprawdę. W sensie, ja taką siekierę potrzebowałem dzisiaj do tej wyprawy. Serio. Co jest? Jaki fart. Dobra, nieważne. Lecimy na drugą stronę, tylko ja nie wiem, jak Andrzeja przeprowadzić, bo tak jak mówiłem, on tak wpływa nieśrednio, nie? Skacz! No, kurde, on taki dobry jak ja w skakanie chyba, wiecie? Dobra, już jesteśmy u góry. Wyrozebrałem. Najważniejsze, bo bez łóżka to nie ma co się w ogóle ruszać. Teraz pytanie, bo to jest pełno słoneczników, a ja nie kojarzę tej miejscówki w ogóle. Boję się, że gdzieś prze... Tutaj byliśmy, Andrzej! Patrz, zostawiłem ci twój płotek ulubiony! Dobrze, ty, Andrzej, sobie tutaj zostań. Jesteś przypięty? Nie, jeszcze byś zszedł ze mną na dół. Dobra, schodzimy na dół. Do endu. I teraz musimy zdobyć rzecz. No, zobaczycie zresztą jaką rzecz, tylko no... Jestem gotowy na wszystko, wydaje mi się, że jestem gotowy. No, mam jeszcze złote jabłka, więc... Na 100% to się przyda. Nie wziąłem łuku. Jak ja to zrobię bez łuku? To cię nie dam rady bez łuku tego zrobić. I bez dyni. No nic, nieważne. Schodzimy. Muszę to zrobić, no nie ma tej innej opcji. Teraz zaczyna się naprawdę gruba akcja, więc trzymajcie się krzeseł, czy tam czego się trzymacie, chyba że no jedzie coś, to trzymajcie się kanapki. Może też pomoże! Schodzimy na dół, w poszukiwaniu, znaczy już nie w poszukiwaniu, bo mamy w zasadzie to znalezione. No jak na hardcore to duże dosyć wyzwanie. A skąd tutaj takie rzeczy się zostały się? Dobra, nieważne. Teraz ja. Co to jest? Dobra, tam jakaś... Inna przestrzeń, ale to nie jest ważne, tego nie potrzebujemy. To jest po... Czekaj, to jest skrzynia? Co jest w takich skrzynkach tutaj u góry? Nie wiem, czy ja byłem tu kiedyś? Wow, węgiel i redstone! To, żeś ktoś wdowalił drop! No bez tego to ja nie wiem, faktycznie byłoby ciężko grać. Okej, to nie jest tutaj, a... O! To tutaj. Fajnie, tylko ja tego miejsca nie chciałem. Czekaj, tak się zastanawiam. Jakaś mała ta kopalnia się zrobiła. A nie, bo ja w tą stronę jeszcze nigdy nie szedłem. Co jest? Dlaczego ta kopalnia jest taka mała? W sensie... Nie ma już więcej tego? Ła! No co ty robisz, paszowon? Powiem wam tak. Nie do końca wiem, co tutaj się dzieje. Ale...
end, w którym aktualnie się znajduję, się skończył. Nie ma innego przejścia, jakby... Co tu się stało? Przyszedłem tutaj konkretnie po jedną rzecz. Czekajcie, zaraz zobaczymy, może gdzieś tutaj jeszcze będzie jakaś inna odnoga, nie połączona z tamtym, ale przyszedłem dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o ten end, i nie ma nigdzie możliwości przejścia jakby do miejsca, do którego chciałem trafić. Czemu to jest kopalnia, jak tutaj end jest? A skąd wy się to jeżeli tam wzięli? Chłopaki, chłopaki, zostawcie mnie. Chłopaki, no zostawcie mnie! Dobra, ja sobie opłukę, bo to bez różnicy. Ej, no jestem załamany. Jest szansa, że end jest zbugowany, że źle się po prostu stworzył i go nie ma jakby? Jest taki mały? To co, ja teraz mam szukać drugiego endu? Słuchajcie, problem jest następujący. Potrzebuję dużo biblioteczek, primo, żeby sobie fajnie jakoś ten dom ozdobić dodatkowo. Wydaje mi się, że to by wyglądało po prostu pięknie. Plus potrzebuję na enchanting. Więc jaki był mój plan? Co się w ogóle dzieje? Plan mój był następujący, żeby przyjść tutaj i dorwać po prostu to miejsce z książkami, nie? A tu dupa. A tu nie ma takiego miejsca. No, end się skończył. Ja nie wiem, czy to jest możliwe. Jest szansa na to, że się zrespi tak mały end? To jest... Ej, no jestem naprawdę zdegustowany po prostu zaistniałą sytuacją. Co ja mam teraz zrobić? Ej, ale naprawdę... Wow! Po prostu przeszedłem w to miejsce. Poszło wąt, to cię jest na hardkorze, co ty robisz. No zobaczcie, no dosłownie nic tutaj nie ma. W sensie jest teraz cave jakiś, ale nie ma tego, czego ja szukam. No widzicie, co to jest. Jakby ta kopalnia zrespiła się w miejscu, gdzie tutaj naturalnie powinien być end, i przez to wszystko nie zdobędę przedmiotów, których potrzebuję. Jeszcze raz mogę się tutaj przejść, no ale no naprawdę, no nigdzie nie ma przejścia. Jestem wkurzony na maksa. Tam nie ma przejść, bo to są zwykłe jakby więzienia. Tutaj nic nie ma, tutaj u góry... Jesteś u góry? Nie ma. Posprawdzane... O, coś jest, czekaj. Coś jest, coś jest. Tutaj tego nie widziałem, ale... Koniec. Będzie coś tutaj, proszę, jak ja bym bardzo chciał znaleźć to z książkami. No, nie wierzę, no nie wiem po prostu. No ja chcę te książki znaleźć. Wow! Ale przejście! Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Silverfish. Super, świetna sprawa. To jest przejście, ale tutaj byłem. Czyli to przejście, które jest tutaj, doprowadzi mnie... Aha, tutaj. I co, tutaj na dół mogę zejść. Ale tu na dole... Niczego! Nie ma... Dosłownie nie ma tutaj dalej przejścia, moi drodzy. To jest najsmutniejszy odcinek, jaki chyba udało mi się tutaj zrobić. W sensie udało mi się zrobić, rozumiecie? Poświęcałem się dużo, żeby zdobyć perły. Żeby zdobyć złoto, te płomienne proszki, wyjście do Netheru, to wszystko. Po to... Żeby wrócić tam jeszcze raz, żeby dostać książki, ale nie wiem, czy ja znajdę teraz inny end. Inny end będzie gdzieś, ale on będzie znowu strasznie, strasznie daleko, w drugą jakąś tam kolejną stronę. Jestem załamany po prostu tym. No jestem totalnie załamany. No nie ma. Co teraz? Ja pierdzielę, w sensie no... Ja wiem, że to nie jest aż tak tragiczne, no bo jakby dalej mamy dostęp do... Czekaj, gdzie mam? Mogę wejść do góry z powrotem? To było tutaj? Tak. Wiem, że dalej mam jakby tutaj, wiecie, jakby swój end i tak dalej. Możemy się przenieść do smoka, do endu, ale to nie było jakby... To jest jedna rzecz, którą można zrobić, ale teraz na przykład jeżeli chcę wypełnić dom tymi biblioteczkami, to ja mam naprawdę strasznie dużo roboty do zrobienia. Zebranie skóry. Zebranie trzciny to już nie będzie problem, ale tutaj głównie o skórę chodzi, nie?
Ja pierdykam, ile to będzie roboty, żeby teraz zrobić sobie pełny enchanting, a do tego wszystkiego jeszcze do zdabiania domu. Myślałem, że złapałem tutaj szczęście za nogi, a tu dupa nie, jednak nic nie dostaniesz. Nie ma. Dla ciebie dzisiaj End będzie miał 3 zakręty, 2 pomieszczenia, 1 więzienie i portal, także baw się dobrze, powodzenia. Tragedia. Jakaś tragedia, Andrzej, uwierzysz, że co się stało? Andrzej... Gdzie jest Andrzej? Co się stało z Andrzejem? Coś to jest... Ja myślałem, że naprawdę miałem pecha, ale to już jest jakieś przegięcie. Gdzie jest mój Andrzeje, kochanie?